Dzień dobry. Dzisiaj w moim stylu rozmowa o tym, czy talent wystarczy, żeby czuć się szczęśliwym i żeby osiągnąć sukces. Czyli jaka jest droga do tego, aby artystą się stać, do tego, aby spokojnie mówić o sobie, że się nim jest i swoją codzienną pracą i miłością do tego, co się robi, udowadniać to wszystkim nam. Zapraszam Was na magiczną rozmowę z Ralfem Kamińskim. Cześć, Ralf. Cześć, Magda. Bardzo, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać tym razem wirtualnie. W jakimś sensie, chociaż my dwie dusze, tak. Żeby nie powiedzieć stare, zagubione w czasoprzestrzeni. Ale jarę. Ale jarę. Ralf, powiedz mi proszę, czy artystą się jest, czy się nim tylko bywa? Myślę, że jest się. Ja mam to ogromne szczęście w życiu, że wykonuję zawód, który kocham i który jest gdzieś tam całym mną. Jestem tym zawodem całym sobą i to jest dla mnie codzienność. Jakby ja praktycznie można powiedzieć, nawet kiedy nie tworzę, to tworzę w swojej głowie i wymyślam to, co chciałbym zrobić w najbliższym czasie albo jak to zrobić. I to jest moje całe życie. A kiedy dostrzegłeś ty sam, nie otoczenie, to, że w tym Twoim wnętrzu jest to coś, czym warto się podzielić? Ja myślę, że tak dosyć późno, bo ze mną to było od zawsze taka właśnie ta chęć tej ekspresji, ale gdzieś tam robiłem, przede wszystkim bawiąc się na początku w ten cały jakby artyzm od dziecka. Dla siebie się bawiłem, po to, żeby wspaniale spędzać czas i dosyć późno sobie zdałem sprawę, że to może być coś więcej. Ale to był moment spotkania, nie wiem, z publicznością, w jakimś konkretnym zdarzeniu. Dlaczego chcę do tego dojść? Bo przypomina mi się jedna z Twoich anegdot, kiedy opowiadałeś, jak próbowałeś zostać aktorem, bo bardzo chciałeś nim być. Zachodziłeś na zajęcia do jednego z domów kultury w Twoim rodzinnym mieście w Jaśle. Do jednego tak naprawdę. Ale to jest bardzo prężnie działający ośrodek. Tak. Znaczy nie, są dwa. Jest jeszcze jest młodzieżowy i jest też taki no, jasielski, jakby to powiedzieć. No. To który jest ten znany bardziej? No chyba jasielski mi się wydaje. No jest większy też, nie? Czyli to jest ta kuźnia talentów. To ty tam. Tak. Do młodzieżowego domu kultury nie przyjęli mnie na śpiew, ale chodziłem na inne wspaniałe zajęcia. Chodziłem na fotografię, na film, na ognisko muzyczne, ale tam była taka pani, która uczyła śpiewu i ona mnie nie przyjęła. A w tym drugim domu kultury była pani, która nie widziała cię na zajęciach aktorskich z kolei, bo uważała, że nie masz talentu. Wiesz, ona mi bezpośrednio tego nie powiedziała, ale myślę, że nie wiem, czy świadomie, nie wiem, czy nieświadomie, podcięła mi skrzydła. Myślę, że chyba o tym po prostu może do końca nie wiedziała, ale ja wtedy, jakby to była taka gdzieś tam, to też pokazuje, że możemy spotkać na swojej drodze osoby, które potrafią nam podciąć skrzydła wtedy, kiedy my jesteśmy tacy bezbronni i mogą gdzieś tam wpłynąć trochę na naszą przyszłość. Ja, jak przeprowadziłem się do Warszawy po studiach, to przez jakiś czas pracowałem jako trener wokalny w takiej fundacji. I na wakacjach przyjechała taka dziewczyna, która była z jakiejś mniejszej miejscowości i tam chodziła na zajęcia właśnie śpiewu. Zdolna dziewczyna, według mnie z potencjałem, ale strasznie pozamykana w sobie, strasznie taka, można powiedzieć, zahukana taką swoją niepewnością w tym, co robi. I ona mi opowiedziała właśnie historię, że ma taką instruktorkę, która cały czas mówi jej, że wszystko jest źle, jest beznadziejna, że najgorsza, ale tak naprawdę w ogóle nie mówi jej, co ma zrobić, by być lepsza. I to jest także taki jakby przykład, że jakie to jest bardzo smutne, bo tak naprawdę najważniejsze w tym zawodzie, to co ja gdzieś tam się nauczyłem, to jest przede wszystkim uwierzenie w siebie.
ta wiara musi być w nas, ponieważ nie bylibyśmy w stanie tworzyć i bronić tego, co robimy. Przeczytałam bardzo dużo komentarzy pod Twoimi filmami na YouTubie. Te komentarze są jak wiatr, który niesie i nieść będzie zawsze. Kimkolwiek jesteś, dziękuję, że jesteś w moim życiu. Delikatność, subtelność, a tyle emocji. I to jest właściwie wszystko, co tam się czyta w tym tonie. Jak to tak wszystko przeczytałam, to wymyśliłam swój komentarz. Autorski masaż duszy by Kamiński. I tak sobie pomyślałam, że coś w tym jest, że to wszystko, o czym piszą ci, którzy Ciebie słuchają, jest opisywaniem stanu duszy. Jak Ty to robisz, Ralf, że po cokolwiek sięgniesz, zamieniasz w złoto? Bardzo dziękuję za taki komplement. Tak, muszę przyznać, że nie mogę się tak nad tym zastanawiać, wiesz, i tak mówić, że teraz zajmę się tym i zrobię z tego złoto, czy coś dookoła tego. Ja widzę te komentarze, czytam je i to jest bardzo miłe, ale też dla mnie takie... Jezus, dlaczego mi się słowo angielskie overwhelming, prawda, takie przytłaczające jest to dla mnie. I bardzo miłe, bardzo, bardzo gdzieś tam ważne, ale i też momentami bardzo zaskakujące. Ja się z tego ogromnie cieszę, ale dla mnie takim największym wyznacznikiem tego, co ja robię, to jest taka prawda emocjonalna, prawda moich emocji, moich uczuć i tematów, które poruszam. I może to jest to, bo wydaje mi się, że nie da się wykalkulować tego, co się robi. Takiego odbioru też się nie da wykalkulować i staram się być w swojej twórczości wobec moich słuchaczy szczery. Chociaż przyznam, że są rzeczy, które kosztują jakiejś odwagi albo jakiegoś takiego lęku. Lęku wręcz. Mm-hmm. No dobrze, czy w takim razie bałeś się swojego albumu Kora? Czy bałeś się reakcji na ten album? Tutaj właśnie nie za bardzo, bo to była taka dziwna praca nad albumem, który miał być jednorazowym spektaklem na przeglądzie piosenki aktorskiej i my, pracując nad tymi kompozycjami, też nie pracowałem nad tym sam, tylko zaprosiłem do współpracy genialnych, wybitnych twórców. Myśmy czuli, że to jest bardzo wartościowe, że to jest dobre, nie? Problem i strach zaczął się wtedy, kiedy ja dowiaduję się, że ten projekt, który miał być tam gdzieś takim side projektem, zostajemy przeniesieni na wielką scenę, jedną z części finałowego koncertu przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu i taka presja, wiesz, żeby też udźwignąć to na żywo, ciężkość tego materiału, pokazać się z nowej strony i też wiedząc, że jak to się mówi, bo były dwa koncerty i na tym drugim był tak zwany kwiat branży teatralnej, aktorskiej, polskiej. Więc to jest bardzo, bardzo przerażające. Myśmy rozmawiali też o tym właśnie, o tym Domu Kultury, o tym takim podcięciu skrzydeł i widzisz i w pewnym momencie dochodzisz do takiego momentu i mówisz, o matko, co ja tutaj robię? A to jeszcze był taki festiwal, na który ja marzyłem w ogóle, nie marzyłem wygrać, ja marzyłem, żeby być w finale tego festiwalu i tak się udało, że za czwartym razem, bo ja pierwszy raz pojechałem w 2013 roku, miałem trzy podejścia, potem już machnąłem na to ręką i mówię, że to ja już chyba nigdy, nie jest mi to dane, to marzenie spełnić, ale jakoś tak, nie wiem dlaczego, po paru latach wróciłem i tak wydarzyło się, że wygrałem, ale jest ta pamięć po prostu tego, że gdzieś tam mnie nie chciano, że się nie udało, że byłem beznadziejny, że nie wiedziałem, o co chodzi, dlaczego się nie dostaje, dlaczego mnie nie chcą. I ja później dostaję gigantyczną platformę, mega prestiżową i taką, że nawet nie spodziewałem się tego i ja teraz muszę to udźwignąć na tych swoich barkach. Widzę tu dwie wspaniałe rzeczy. Po pierwsze to, że się nie poddajesz i mimo tego, że cię nie chcą, bo się nie dostajesz, wracasz. A potem jesteś w stanie udźwignąć to gremium surowych panów i pań, którzy
nie odpuszczą ci, jeśli pomylisz się choćby o centymetr, no i to dźwigasz. Więc wrócę do swojej tezy. Jak ty to robisz, że zamieniasz to w złoto? Nie wiem, dla mnie, jak mam marzenie, które marzę spełnić, to po prostu robię wszystko i dopóki je nie spełnię, to pracuję nad tym. I też tak było właśnie z moją pierwszą płytą, bo ja wygrałem taki międzynarodowy festiwal, gdzie tak można powiedzieć dosyć szybko otworzyły się dla mnie jakieś możliwości, ale musiałem walczyć tak naprawdę przez 5 lat i pracować nad tym bardzo ciężko, gdzie tym jednym z tych elementów był jakiś rodzaj walki, niepoddawania się i też wiary w to, że warto wytrzymać, warto czekać. I 5 lat to jest długo. To jest długo dla osoby. Dla tak młodego artysty, osoby młodej. I wiedząc, że wiesz, że są osoby, które mają na przykład złoty strzał, albo które dostawały szansę wydania czegoś w wieku 16-20 lat. Ale ja bardzo cieszę się, że przeszedłem tę drogę. Ja dzięki temu jakby czuję, że zbudowałem sobie taki fundament, mocniejszy fundament, gdzie tak myślę, że ciężej było mnie sprzątnąć z tej powierzchni. I jakby nie żałuję tego, że można powiedzieć, że zadebiutowałem dopiero w wieku 26 lat. Dlatego mam takie coś, że jak ty też pewnie tak masz, jak spotykamy takich bardzo młodych ludzi, którzy w wieku, nie wiem, 20 lat zrobili już tak dużo, to mówię sobie, o matko, jakby wow, nie? I sobie tak myślę, tak, no, ale co ja to... robiłem w waszym wieku, nie? Szedłeś swoją drogą. Tak. Często tutaj o tym mówię, że każdy ma swój czas. Ta twoja opowieść jest dokładnie o tym, o czym jest kanał W Moim Stylu, że każdy ma swoją drogę, każdy ma swój czas, każdy ma swoje tempo, że porównywanie się jest idiotyczne, że zawsze skrzywdzimy się, jak będziemy się porównywać. Bardzo podoba mi się to, że ty z takim spokojem opowiadasz o kolejnej próbie, o kolejnym podejściu, o konsekwencji. Bo wydaje mi się, że właśnie to, konsekwencja, to jest to coś, czego nam wszystkim, światu dzisiaj strasznie brakuje. Już słyszę, że się zgodziłeś. Tak. Machałem głową i właśnie powiedziałem, że tak, bo i też to, co powiedziałaś, to nieporównywanie się z innymi. I ja bardzo o tym pamiętałem, bo to jest takie coś, że pojawiają się takie, wow, a ta koleżanka to ma tak, ona dostała taką szansę, ale i to nawet nie jest taka może zazdrość, w moim przypadku to nie była gdzieś tam zazdrość, tylko było coś takiego, że wow, też bym tak chciał, też bym tak marzył, ale ja nigdy nie poszedłem w tę stronę, żeby o nie, no to jak... Na skróty. Że nawet nie, że na skróty, tylko ja mówię, o, że to w takim razie działa bycie takim kimś, nie? Albo robienie takiej muzyki, albo ta droga jest jedną właściwą. Właśnie nie ma tej jednej właściwej drogi i ja mogę być takim ambasadorem też trochę tego, że tak jest, nie? I że na wszystko jest w życiu czas, że jest czas na sukces. Ja na przykład są aktorzy, którzy pół życia swojego czekają na ten swój złoty czas. Są ludzie, którzy pół życia czekają na miłość, więc myślę, że tak jest po prostu. Szkoła, kościół i rodzina od małego tresowali mnie. To fragment, cytat z twojej piosenki. Kto najbardziej cię tresował, Rafale? Wiesz, to jest taka może nawet nazbyt mocna taka no, metafora albo takie porównanie, bo tresura gdzieś tam się kojarzy z taką agresją albo czymś takim, nie wiem, jakimś więzieniem, trzymaniem w klatce. Ja myślę, że to jest taka moja opowieść o tym, o nas, bo my wszyscy gdzieś tam żyjąc w naszym kraju pochodzimy w większości z rodzin katolickich. Ta szkoła też nas gdzieś tam kształtuje, próbuje nas łamać, próbuje nas... czasami robi to dobrze, czasami gorzej. Rodzina też wpływa na nas. Potem my wychodzimy z takim bagażem w świat, w dorosłość i musimy
zostawiając to wszystko, ten cały background, który towarzyszy nam na przykład, nie wiem, przez 18 lat naszego życia, i wtedy my musimy znaleźć tak naprawdę odpowiedź w sobie, kim my jesteśmy i co my na to. I to jest jakby takie chyba odniesienie do tego w tym utworze. A jak szukać tego właśnie, tej odpowiedzi na pytanie, kim jestem? Wydaje mi się, że to... To jest też właśnie jak z tym, że na wszystko jest czas. Ja dopiero przekraczając magiczną 30 i po mojej zmianie kodu na 3 z przodu, ja dopiero chyba pierwszy raz w życiu zaczynam czuć i gdzieś tam i lubić siebie, i doceniać siebie, i tak cieszyć się też właśnie z tego co daje mi właśnie, nie wiem, moja praca czy życie. Są osoby, które potrzebować będą jeszcze więcej czasu, a są ludzie, którzy wiedzą może to od razu. Więc to jest chyba bardzo indywidualna sprawa. Ale u Ciebie jak to było? To były kwestie osobistych przemyśleń, książek, rozmów, spotkań. Coś konkretnego? Tak, u mnie... Wiesz, czasem jest tak, że jak posłuchamy kogoś takiego jak Ty, jak Ralf Kamiński, to wtedy pewne szufladki się otwierają. Znowu nie chodzi o porównywanie się, ale chodzi o inspirację. Dlatego tak dociskam. Możliwe, no jakby my jako twórcy na pewno kogoś inspirujemy jakimiś swoimi kawałkami. Tak samo jesteśmy inspirowani przez innych ludzi. Może też niekoniecznie artystów, ale u mnie taką rewolucją i takim przełomem było to, wydaje mi się, że właśnie taki wiek około 25 do 27 lat to jest taki przełom w życiu każdego młodego człowieka, bo okazuje się tak, że już jakby nie jesteśmy tymi nastolatkami i tak nie wiemy, czy być nimi jeszcze, czy nie, a przed nami czeka ta dorosłość, coś takiego, że coś już się skończyło. I w tym czasie u mnie przyszła choroba, przyszła depresja i ona wynikała z bardzo wielu, wielu, wielu aspektów i można tak powiedzieć, że ja sobie dosyć ciężko też zapracowałem na tę chorobę, bo to też nie bierze się u nas z dnia na dzień. I to dla mnie była wielka rewolucja w życiu, ale to też sprawiło, że ja wylądowałem, w ogóle tego nie planując, nie wiedząc do końca, na czym to polega i nigdy wcześniej nie interesując się tym, wylądowałem po prostu na psychoterapii. I dla mnie to jest gdzieś tam taka największa lekcja i największa praca nad sobą i takie zatrzymywanie się w swoich emocjach, w swoich przemyśleniach. I ja widzę tego efekty ogromne. Mówisz o depresji, więc mówmy o niej jasno i wyraźnie. To jest choroba, jak każda choroba potrzebuje leczenia. Twoja psychoterapia była, rozumiem, taką drogą właśnie do siebie, do popatrzenia na siebie w zupełnie inny sposób. To, co się nam zdarza, co odbieramy za ciężkie, przykre, co odbieramy za cierpienie, może podciąć nam skrzydła, ale nie musi. Ja zawsze powtarzam, że kryzys jest szansą i zawsze staram się zachęcać do tego, żeby w takich momentach zrobić wszystko, żeby po pomoc poprosić, po nią sięgnąć i pozwolić sobie na nią, nie wstydząc się. Dokładnie. Więc tak. Ty mówisz naturalnie o tym, teraz co przyszedłeś, mówisz tak, o tym, że... mówię teraz naturalnie, ale... No właśnie, a wtedy było łatwo? Ja czułem coś takiego, bo to się wydarzyło w takim momencie, kiedy ta moja kariera i te marzenia zaczęły się spełniać i czułem, że pomimo tego, że bardzo chcę o tym powiedzieć, to nie wiedziałem, czy mogę sobie na to pozwolić, bo wtedy ktoś pomyśli, że jestem niesilny, że nie podołam, że nic ze mnie nie będzie, nic z tego nie będzie, że wszystko to, nad czym pracowałem, stracę. Oczywiście wiedzieli moi najbliżsi, znajomi, współpracownicy, ale dla mnie ogromnie ważne było to, żeby powiedzieć to o tym moim fanom, słuchaczom i moim odbiorcom. I zrobiłem to tak naprawdę jak najszybciej tylko mogłem, bo wiem, że też nie jestem jedyną osobą, która z czymś takim się zmierzyła i wiem też, że jest to plaga i niestety
coraz częściej spotykana choroba. I to, co jest, to, co powiedziałaś, co jest ogromnie ważne, to żeby nie być tym samemu i żeby pozwolić sobie pomóc. I to, nie wstydzić się. Nie wstydzić się, bo to nie jest żaden wstyd. To nie jest żaden wstyd pójść do lekarza, brać leki, bo one pomagają nam w jakimś najbardziej początkowym etapie, ale później jest ta praca nad nami, nad naszą emocjami, bo nie wiem, bo leki to jest, wiesz, to jest doraźna sytuacja, ale my musimy pracować nad sobą i pozwolić sobie pomóc, pozwolić sobie pomóc. Ja też właśnie uczę się tego i to jest, czy przez tą chorobę właśnie, czy która mi się przydarzyła, czy właśnie i też w pracy, że ja nie muszę wszystkiego robić sam, że ja mogę pozwolić sobie pomóc. Jaka jest według Ciebie najpiękniejsza piosenka o miłości? Mogę powiedzieć, no nie powiem, że jakaś moja, bo to ten, ale to też tak nie uważam, chociaż powinienem tak... A powiem Ci, że tak. Powiem Ci, że każda moja, nie. Jest na tym albumie właśnie, zabraliśmy jedną z piosenek, chyba ja nawet ją przyniosłem, jest utwór Bez Ciebie umieram i no jeszcze druga piosenka Po prostu bądź. I, po prostu bądź. Ach, obstawiałam. No, teraz mam ciarki. To są, tam jest właśnie na przykład taki fragment tekstu, że taki, który można powiedzieć, że jest jakimś, nie wiem, banałem, ktoś by powiedział, ale w zestawieniu z tą muzyką, z całym tym tekstem, jest tam właśnie, że rano zjedz ze mną śniadanie. I to jest takie, i to mówi wszystko tak naprawdę. Gdzieś tam dla mnie. Jest to dla mnie bardzo, bardzo wzruszający tekst, nie? Dla mnie te słowa, kto kocha naprawdę, będzie kochał zawsze. Gniew zamieni w kochanie, a zdradę w niepamięć. Tak. Nie oceniaj mnie ani dobrze, ani źle. Po prostu bądź. To jest właśnie o miłości. Tak. I to jest o potrzebie miłości, o tym głodzie miłości. Tak. Z jednej strony, a z drugiej... myślę, że to jest też trochę o tym samym, ale do samego siebie. Też. Że my tak też rzadko myślimy o sobie samych i o tym, żeby sobie dawać. Ja rozumiem, że Ty już, powiedziałeś to wcześniej, już dostrzegasz swoje potrzeby, dostrzegasz siebie. Tak, i jest to dla mnie, przyznam, że jest to dla mnie jakiś rodzaj nowości i dziwi mnie to, bo ja dziwię się sobą, że naprawdę, że coś takiego, ale od tego wszystko się zaczyna. Od tego się wszystko zaczyna. I jak gdzieś tam też już to wiem, ale jeszcze muszę wrócić też do pierwszej piosenki, którą też wybraliśmy na album Kora, którym zaczyna się ten album. W piosence Łóżko jest też taki fragment tekstu, że nie pytaj za co cię kocham, bo kocha się za nic. I to jest taka prawda, że taka prawdziwa miłość to nie jest, nie wiem, kochanie kogoś, nie wiem, tak powiem, bo ktoś ma na przykład ogromnie dużo pieniędzy albo ma status społeczny. To nie na tym to polega. Miłość jest to uczucie, które kompletnie bierze się znikąd. Doświadczyłeś tego? Tak. Tak. I czy to jest właśnie takie overwhelming? Jest to zarazem bardzo piękne, a z drugiej strony bardzo smutne. Może być bardzo smutne. Dla sztuki jest to wspaniałe i inspirujące. A dla Rafała Stanisława Kamińskiego problematyczne, no. Moja intuicja podpowiada mi, że jest to miłość tak zwana niespełniona. Bo? Dobrze myślę? Chyba tak. Bo to z tą miłością właśnie jest tak, że powiedziałeś, ona przychodzi znikąd i zamiata nam życie. I my nawet nie wiemy, w którym momencie. I to jest właśnie takie bardzo dla mnie zaskakujące, że nam się wydaje, że miłość czy zakochanie, zauroczenie przychodzi wtedy, kiedy wstaniemy rano, zrobimy sobie najlepsze śniadanie, ubierzemy się, nie wiem, jak panie się pięknie umalujemy, będziemy szli ulicą i to będzie wtedy. To jest wtedy, kiedy my najmniej się z tego spodziewamy. No, niestety, tak jest czasami. Wiesz, teraz kiedy słuchałam tych Twoich piosenek, czyli piosenek Kory i Manamu w Twoim wykonaniu, ten ładunek emocjonalny, który Ty tam stworzyłeś, taka paczka, którą nam podarowałeś i my to po prostu otwieramy i
Słuchając tego, miałam czasem takie poczucie, że ja już nie wytrzymam dłużej tych emocji, że to jest tak duże, to jest szczególnie w tym totalnie skromnym, ascetycznym teledysku do po prostu bądź, kiedy ja wreszcie widzę twoją twarz, chociaż przez pół piosenki śpiewasz do mnie profilem i widzę twoje oczy i przecież ja cię nie znam. Ty jesteś dla mnie artystą, ale miałam takie poczucie, ja wszystko wiem. Ja wiem, że on wie i że to jest miłość, to jest o miłości. I potem przypomniałam sobie historię w ogóle życia Kory Jackowskiej, bo przecież ona spędziła czas z Markiem, a tak naprawdę kochała Kamila. Tak. Rozumiesz, o co chodzi? My znamy dzisiaj tę historię. I to też jest opowieść o miłości i o prawie do niej. Tak. Tak po prostu, tak po ludzku. Tak. Także miłość zamiata i ktoś mi kiedyś powiedział, że wszystkie piosenki są o miłości, a jeśli jakaś piosenka nie jest o miłości, to znaczy, że to nie jest piosenka. Możliwe. Nie wiem. Musielibyśmy bardzo przeanalizować. Ale tak, tak, tak. No myślę, że może rzeczywiście gdzieś tam się przeplata jakiś inny kolor, ale miłości, tak. Jak sobie teraz poukładałam w głowie kolejność zdarzeń w twoim życiu, najpierw te domy kultury, potem konieczna edukacja, potem pierwsza płyta i związane z nią osobiste historie, potem druga płyta i potem te współprace i największe nazwiska, to wiem jedno na pewno, że talent i wrażliwość bez pracy i konsekwencji nigdy nie pozwoli nam poznać takich ludzi jak ty, bo jeśli jest tylko jedno, nie ma drugiego, albo na odwrót, to nie ma artysty. Jeżeli mogę też dodać do tego właśnie, że ja na swojej drodze poznałem mnóstwo ludzi utalentowanych, genialnych. Myślę, że czasami znacznie bardziej, jakby z większym darem talentu niż może ja sam, ale niektóre z tych osób nie pracowały, może nie chciały tego, albo gdzieś tam za łatwo im to przychodziło i ogromnie szkoda mi tego i jest mi czasami przykro, jak o tym pomyślę, że my o tych osobach nigdy nie usłyszymy. Więc czasami wystarczy taka ćwiartka tego talentu, ale ta praca i konsekwencja i ten cel jest w stanie doprowadzić nas do spełnienia tego swojego marzenia. Ralf, bardzo ci dziękuję, ale słuchaj, w styczniu widzimy się w Filharmonii w Bydgoszczy. Ja tam siedzę, powiem ci potem, w którym rzędzie okay. I słucham Wspaniale. Twojej Kory. Bardzo się cieszę. Bardzo się już na to bardzo cieszę. Bardzo dziękuję. Nie można już kupić biletów, ja nie wiem po prostu, jak ty to robisz, że nie dorwanie wiem. Się do biletów jest jak zwykle problematyczne. Ja się mogę tylko z tego cieszyć. Znowu sukces. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. No to co, na koniec tylko lekkie podsumowanie. Szukaliście miłości? Ona i tak was znajdzie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za każdą subskrypcję, za każdy komentarz i za każdy like. Trzymajcie się zdrowo i ciepło. Pa!